David Jackson jest wieczny problem ze zrobieniem zdjęcia góry pięciopalczastu. Możecie na to daru bardzo trudno. Dlatego też zrobicie zdjęcia tej góry z tego miejsca. Proszę bardzo. O, jakby pan troszeczkę się przysunął. Widzicie górę pięciopalczastą, tak? To jest taka skala, która wygląda, że później łapać dłoń i zostawić ślady pięciopalczastą. Jeśli chodzi o historię, my zatrzymaliśmy na tych czasach, kiedy Mattarella został prezydentem Czech w 1950 roku. I ta cała historia, która nas interesuje, zajęcie skórku północnej części Czech, my do tego wiecie już, że Mattarella został pierwszym prezydentem wyspy i on dwie funkcje sprawował, głowy państwa i głowy kościoła. Przez 17 lat, proszę państwa, wybierano go prezydentem, co 5 lat tutaj prezydenta wybierali. Więc przez 17 lat sprawował te dwie funkcje jednocześnie. Miał pałac swoją siedzibę prezydenta i tutaj mieszkał w tym pałacu arcybiskupa, gdzie są pokoje Mattarellosa. Proszę spojrzeć na prawą stronę, na tą stronę, gminą, ziemnomorską. Widzicie okna i wokół nich są ślady po klubach, tak? To są okna Mattarellosa. To były pokoje Mattarellosa i tutaj był zamach. W 76 roku, zabójcy zajęli się w więc jak został pierwszym prezydentem wyspy, bo to był pierwszy prezydent, więc został naprawdę pierwszy prezydent, a helikopter został, zostały samochody, jak jest na żadnych kopów, nic, dzwonnicy, proszę państwa, też nie było. Więc dzwonnicy nie było nawet przez 30 lat. Dlaczego tak? Dlatego, że katedra została zbudowana w XVII wieku. To były czasy, kiedy Turcy okupowali wyspę i Turcy nie godzili się na budowę ozdobnych świątyni chrześcijańskich. Nie godzili się na budowę dzwonnic, żeby dzwonnice nie były wyższe niż są minarety. Istniała taka konkurencja. Dlatego Cypryjczycy i Grecy zbudowali sobie katedrę bardzo skromną, ale zemścili się.